Dzień dobry, kochani jogini i jogińcy. Jakże się cieszę, mogąc Was powitać w kolejnym dniu naszego wezwania medytacyjnego. Jeżeli jesteś nową osobą, która dopiero co do nas dołączyła, to możesz zapisać się do tego wezwania, dzięki czemu będziesz otrzymywać codziennie rano maila z aktualnym linkiem do bieżącej medytacji. Każda z tych medytacji zawiera w sobie inną afirmację dedykowaną na dany dzień. W dzisiejszej medytacji chciałabym, abyśmy wprowadzili pewien nowy element. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że osadzaliśmy w naszej przestrzeni, w waszej przestrzeni, daną afirmację. Dzisiaj chciałabym, abyś pozwolił sobie poczuć, co ta afirmacja w tobie powoduje, abyś pozwolił sobie zauważyć emocje, odczucia, myśli, które pojawiają się wraz z tą afirmacją. Co mam tutaj na myśli? Bardzo ważne jest to, aby dana afirmacja łączyła się z konkretnymi emocjami w Twoim ciele. Co oznacza, że jeżeli słyszysz daną afirmację i nie czujesz jej, wydaje Ci się ona dziwna, albo od razu masz myśli w głowie, że to nieprawda, to niemożliwe, na pewno nie. Jeżeli takie zaprzeczenia się pojawiają, to ta afirmacja nie zadziała, dopóki nie jesteśmy świadomi tego, dlaczego te myśli pojawiają się w naszej głowie, dlaczego pewne odczucia pojawiają się w naszym ciele, dlaczego wokół danej afirmacji pojawiają się pewne emocje. Dzisiaj zapraszam Cię do głębszego procesu w tej medytacji. Dzisiejsza afirmacja, z którą będziemy pracować, to moja pewność siebie inspiruje innych. Jeśli jesteś gotowy do tego głębokiego procesu, to zaczynamy. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Weź kilka głębokich wdechów. I chciałabym, byś podążał swoją uwagą. Wraz z wdechem obserwował swoje ciało, jak powietrze wpływa do Twojego ciała. Jak Twoje płuca się rozszerzają. Wraz z wydechem to powietrze zawraca w płucach i zabiera z nich wszystko to, co zalega i ciąży. Niech każdy wdech odpręża Twoje ciało, rozluźnia Twoje ramiona, a wraz z wydechem niech zostaje zabrane wszystko to, co zalega, ciąży, blokuje i przeszkadza. I skup swoją uwagę na oddechu. Następnie przejdź świadomością do centrum swojej głowy. Poczuj to miejsce. Dając mu swoją uwagę i napełniając energią, doładowując. I teraz przejdź uważnością do centrum swojego gardła i skup tutaj swoją świadomość. Z każdym oddechem ożywiając to miejsce, napełniając je energią. I następnie przenieś swoją uważność w przestrzeń serca. Poczuj to miejsce. Wsłuchaj się w jego rytm i pozwól, by Twój umysł dopasował się swoimi wibracjami i falami do Twojego serca.
I teraz tutaj wprowadzimy naszą dzisiejszą afirmację. Moja pewność siebie inspiruje innych. Moja pewność siebie inspiruje innych. I zauważ, jak reaguje Twoje ciało na tą afirmację. Co się pojawia? Jakie emocje, jakie myśli, kiedy słyszysz te słowa? Moja pewność siebie inspiruje innych. Jeśli pojawiają się jakieś niewspierające myśli, niskie emocje, nazwij je. Powiedz, czym to jest. Możesz użyć tutaj zwrotu. Na przykład, widzę smutek lub tu jest frustracja i zauważ tą emocję wokół siebie, która krąży, może jest gdzieś w którymś punkcie Twojej przestrzeni. Nazywając ją i określając, będziesz w stanie ją odseparować i uwolnić od siebie. Kiedy ją zauważysz i nazwiesz, tą myśl lub tą emocję, następnie weź głęboki wdech i powiedz do siebie, uwalniam. Wraz z wydechem pozwól, by wypłynęła z Twojej przestrzeni. A z kolejnym wdechem powiedz do siebie, przyjmuję, moja pewność siebie inspiruje innych. I pozwól, by to do ciebie wpłynęło. Ten proces przeprowadź przy każdej kolejnej emocji lub myśli, która pojawia się przy tych słowach afirmacji. I poczuj, jak to by było, gdyby Twoją misją życiową było dawać przykład innym ludziom poprzez swoje zachowanie, poprzez swoją pewność siebie. Pewność siebie i zdecydowanie. Jak to by było, gdybyś miał tym inspirować innych, którzy mogliby iść za Twoim przykładem. W jakich przestrzeniach swojego życia wprowadziłbyś więcej pewności siebie, mając na uwadze, że dzięki temu inspirujesz innych do działania, do zmian, do ruszenia do przodu. Podejmij decyzję dzisiaj, w jakim obszarze pozwolisz sobie na większą pewność siebie, aby zainspirować innych. Mając świadomość i mając na uwadze to, że Twoje działanie będzie obserwowane przez innych. Moja pewność siebie inspiruje innych i głęboki wdech. Pozwól, by ta afirmacja
prowadziła Cię w dzisiejszym dniu, by nadała kierunek Twoim działaniom, Twoim myślom, słowom i czynom. Zatrzymuj się za każdym razem, kiedy będziesz chciał zrobić coś, co będzie przeczyło tej afirmacji. I przypomnij sobie krótkie ćwiczenie z oddechem, kiedy uwalniasz stary schemat, stary wzorzec, emocje, myśl lub przekonanie, które Cię nie wznoszą, które powodują, że zbaczasz z tej drogi, którą obrałeś, z kierunku, który prowadzi ta afirmacja. I następnie połóż lewą dłoń na swoim sercu. Weź głęboki wdech i podziękuj sobie za kolejny wspaniały dzień, za siłę i wytrwałość, za dzisiejszą medytację i to, że zdecydowałeś się w niej uczestniczyć, by zmienić swoje życie. I poczuj, jak wyjątkowe jest Twoje działanie. Jak bardzo zależy Ci na tym, by Twoje życie było jeszcze lepsze. Kolejny głęboki wdech. Kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. Cieszę się ogromnie za każdym razem, mogąc Was przywitać o tak wczesnej porze. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza afirmacja mocno osadzi się w Waszym życiu i nada kierunek Waszemu działaniu. Podzielcie się koniecznie swoimi odczuciami i tym, co się zmienia w Waszym życiu dzięki temu wezwaniu. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.